I witam w kolejnym odcinku z gry Back 4 Blood, Mrok przed świtem, jadalnia. Jest to 3/2 z tych misji, co mamy do wyboru z kampanii. Problematyczne karty, jakie nam wylosowało, to jest najciemniej przed świtem, finał. Przywrócili niezaopatrzenia z jadalnią i nikt nie zostaje z tyłu przeżyć. To są po prostu takie dodatkowe bonusy, które będziemy za to dostawać. Dobra, zobaczmy, czy w tej skrzyni, co my tutaj mamy, ja mam wziąć. Tak, a ja z nią muszę biegać? To jest bez sensu w takim razie. Jak ja z nią muszę biegać? Jestem w stanie jakąś fajną tutaj... jakiś fajny upgrade sobie wpakować. Jestem w stanie włożyć do siły ognia tutaj to, plus uleczyć się i wpakować sobie 4 te. Przydałoby mi się oczywiście... Wiecie, co by mi się przydało? Już tego szukam, zestaw narzędzi akurat mnie nie stać. Dobra, niestety. Niestety, ale chyba będę musiał to po prostu zanieść do tego, do tej jadalni. Tak, otwieraj to i wy mnie musicie, no, musicie mnie bronić, jak ja lecę do jadalni. Jeszcze fajnie było, jakbym wiedział, gdzie ona jest. Ale oni mnie tu będą gryźli teraz. No niedobrze jest, bo oni mnie nie będą tak bronić, jak ja bym chciał, żeby oni mnie bronili. Więc po prostu my musimy ich rozsiekać. Wow. Ale ich tu idzie. Jeszcze Kaled zaalarmowałem wyjca. No, strzelaj do nich, strzelaj. Zdejmujemy ich. Zdejmujemy ich, ty się ode mnie odsuń, najlepiej, odsuń się też. Dobra, wyjedz, ty mnie denerwujesz, to musi być po tobie. Tak, tamten też musi paść, ale kurczę, strasznie jest problem z amunicją, w sensie, ja mam 20 chyba pocisków, dosłownie z 20 pocisków, bo to tak szybko schodzi, że nawet nie wiadomo kiedy. Tam był. Dobra, otwórz tą skrzynkę przy okazji, jak oni tak się tu bawią. Nie, nic z tego mi nie potrzeba. Dobra, idziemy dalej. Podnoszę to coś tutaj. I tutaj mamy co? Jestem w stanie się uleczyć? Jestem w stanie się uleczyć, okej. I teraz jestem w stanie się uleczyć? Jestem w stanie się uleczyć, dobra. Dawaj mi tą skrzynię. Co tutaj mamy? Aha, te przeciwbólowe te. Na razie zobaczymy tutaj, co jest. Od razu przeładuję sobie broń. Dwójka. Torbę na amunicję wezmę i to nie wiem, wezmę chyba torbę na amunicję, nie, to jest lepsze. Dobra, idziemy, dawaj mi co tutaj masz. O, ta broń jest fajna. Szkoda, że do niej nic nie mam, ale ta broń jest fajna, ona zostaje już ze mną tutaj. Dobra, gdzie my musimy iść? Otwórz bramę, przywraca uwagę, czyli znaczy się, że muszę to wypuścić i otworzyć bramę. Tak właśnie. No, padaj. O, tutaj to można wysadzić. Oni mnie tu będą bronić? No, wywłuchamy sobie to. Aha, bo ona piszczy, jak się otwiera. Dlatego. No, ty też mi tam się pakuj do miski. No, patrzcie, oni nie mogą pod to biegać, bo oni się zaraz podpalają. No, no właśnie. Oni nie mogą w to biegać, bo oni się zaraz podpalają. I wtedy są spowolnieni jakby. Fajna jest ta broń, co wam powiem, wam grałem nią swego czasu. Strasznie jest... Czekajcie, dobra, bo tu chodzi o to, żeby oni mi tam poszli. Gdzie jest ten, to coś, co mam tu dostarczyć? Widzę tam, więc ja muszę iść tędy. Więc pewnie przez te drzwi. A ich tu teraz będzie multum. Tak, myślałem, że ich tu będzie multum. What the hell? Dobra, zamykaj mi te drzwi na razie. Ja sobie pozbieram to i tam będę musiał wrócić po tamto. Wrócę sobie po tamto, gdzieś tu było. Oni to gdzieś tutaj tagowali. Ktoś to tagował. Na bank ktoś coś tu piszczy. O właśnie. Zebrane mementa. Aż będę musiał sobie z ciekawości później zobaczyć, o co chodzi z tymi mementami, bo normalnie mówię wam, że nie mam pojęcia. Tak, tu mamy garaż. W garażu jest dwururka. Tak, tu mamy ciebie. Co ty mi nie jesteś potrzebny? Wrzućmy to tak. No i po prostu to wysadźmy, jak się da. Może to wysadzić? Nie, już to ktoś chyba zebrał. Tak, pakuj to do miski, tak. To zbieramy, tak. Zdradzicielka przyciągnęła. No, ile was tu siedzi? No to dawaj te granaty w takim razie. Co tam się dzieje?
Jest tam coś, co łazi i to jest ten wyjec. Tak, tak myślałem, że właśnie wezwie hordę. Dobrze, że dostała strzała z granatu ta horda, to długo nie trwała. Gościu, padaj mi i mnie nie denerwuj. Dobra, tutaj też trochę ich biegnie. Więc my się po prostu będziemy bronić. 17 pocisków, dobra, lepiej przeładować. Tego się nie spodziewałem. Dobrze jest, bierzemy tą torbę, idziemy dalej. Skrzynie do jadalni. Gdzie jest ta jadalnia? Tu jest dinner, dinner, to jest jadalnia. Dinner, dinner! Biegnij, 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 biegnij. Poustaw to tu. Jest ok, napraw generator. Tak, czyli po prostu musimy naprawić generator i to najlepiej szybko, bo nic. Czekajcie, to sobie też tu wezmę. Amunicję sobie do tego też nazbieram, bo akurat czemu by nie. Czyli wychodzi na to, że tu się będzie działa jakaś zadyma. Dobra, to w takim razie tutaj postawię sobie to. Tak, i tutaj postawię też to. Tak, wiem o tym. To mi jest potrzebne, wezmę sobie jedno. I myślę, żeby pójść naprawić ten generator. Chciał dowiedzieć, w którym jest może miejscu. Padaj. Ty też padaj. Gdzie jest ten generator, powiedz mi. Tak, dawać mi jeszcze to. Jeszcze może zanim to zrobię. To sobie tutaj to rozstawimy gdzieś, na przykład tutaj. Pyk, raz. Ej, tylko raz? Coś tu mi nie gra w tej historii. Dawaj mi tu hajs. W sumie złoto. O, coś mi się tu podziało, coś mi urosło. Plus 5% do obrażeń. To chyba się nam przyda. Pyk, pyk, następne. Reset obrażeń. Czekajcie, bo tu było jeszcze jedno właśnie. Tu wygląda jakby to był jakiś tower defense albo coś w ten deseń, wam powiem. Dobra, dawaj mi to tutaj. I tyle. Gdzie jest ten generator? Tutaj jest. Aha, no to jednak jest jednak tego trochę więcej. Propane tank, dajemy to jeszcze tu. Tu jest jeszcze broń, widzę, w sensie broń. Hajsiwo. Bierzemy i naprawiamy generator. Tak, przez 4 minuty musimy się chyba bronić, o to by wychodziło. O, ten jest jakiś inny, ten ma jakąś kurczę tą. O, chyba że tego sobie poużywam. Tak, właśnie tego będzie najlepiej poużywać. Tylko nie wszędzie dosięgnę, więc muszę mi pilnować pleców. Szkoda, że tego nie można trzymać cały czas nakręcone. Wiecie? Bo wtedy można by było z tego normalnie sobie z tego klepać, a tak? No, tamtego gościa nie zdejmę. Ale tego już tak. Tych wszystkich z przodu też. Leży, leży, leży. Leży, 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 leży. Stinger. Ten na lewo jak wygląda, taki porośnięty jest. O! Tylko fajnie było, jakbyście mi go zdjęli. No tak, I'm the blame, bo mi tu wyłazicie, goście. Zaraz nie będę miał tu amunicji. A to ładnie zdejmuje ich, widzę po kolei. Tak, ściągniemy tego bota. Nie ma amunicji już na tym, więc... Niestety musimy sobie poradzić starymi sposobami. No, wybuchaj. 2,5 minuty. A oni tam w sumie wchodzą przez te? Wchodzą przez tamte. Co by tu zrobić? Dobra, bo wy tu pewnie będzie się respić, więc od razu wam tam to podrzucę. I w sumie wam też by się przydało dostać baty. Nie liczenie, tylko ty masz. Wow, nie wybuchaj mi tu tylko. Hordę, masz na sobie wnętrzności. Czyli będą po prostu mnie targetować, o to chodzi. Wow, 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 dobra, ty. No, on jest jakiś zbrojony, że tak powiem.
Dobra, rzućmy to tu. Rzućmy to tu. Nieźle, idzie w miarę dobrze wam powiem. Już jest 1,5 minuty zostało, żeby się tu tylko obronić. Szczerze powiedziawszy? Dobra, zrobimy takiego deala, bo nigdy nie wiadomo. Tall boy. Tak, tylko ten tall boy dostaje baty i go nie ma. Tak, i tutaj z boku też się coś dzieje, ale oni niech tam to przypilnują. Friendly fire! Friendly fire! No niestety, co zrobisz? Czasami przypadkowo ktoś może dostać kulkę, tym bardziej jak tu się dzieje taka zadyma. Tak, leżysz, dawaj mi tę amunicję. Ile ich tu jest na mnie? Trochę. Druga broń, nieprzeładowana. Ty przestań mi tu skakać, gościu, jak ja z tobą teraz rozmawiam. Nie podoba mi się... Oj, dwóch jest tych dużych. Dobra, przeładuj mi tą broń lepiej. Tak, następny. Taki kurczę jeżyk się z niego zrobił, goście. Zabij wszystkich spaczonych robaczywych. Ej, 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 ej. Jeszcze są coś spaczeni, to widzę. To są chyba z tego dodatku w takim razie by wychodziło. Ale to daje jakieś tu... Dobra, ty padasz. Wy mi stąd się wycofujecie. Tamten też będzie mi padał niedługo. Ostatnie 10 sekund, 9. Akurat mnie złapał, no nie na za długo. Dobra, bo wy będziecie musieli przejść przez te. Wtedy. Tak, leży. Tak, mamy następnego gościa, co też leży. I tak, chyba się no właśnie udało. Udało nam się obronić ten punkt. Tak właśnie, więc dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do następnego, oczywiście z tej gry. Jeżeli was interesowała, to powinienem dokończyć całą historię. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.